Jeśli chodzi o zmiany, to prawie 10 kilo, natomiast zmienia się sylwetka, zmienia się siła, no taki ogólny wygląd, tak? To jakby na pewno, mimo tego, że ta waga już później się utrzymuje. W biodrach około 10 cm, w pasie talii też mniej więcej około 10, no i uda też chyba 8, co jest takie dosyć znaczne, bo ja zawsze gdzieś tam z tymi udami walczyłam, także to jest fajnie. No i walczę dalej, tak? Bo myślę, że może być jeszcze lepiej. Nazywam się Justyna, jestem z Warszawy. Na co dzień wykonuję pracę biurową, jestem księgową, więc tryb siedzący, tak? Ciężko było się zmobilizować do jakiejś takiej regularnej aktywności fizycznej. To były bardziej takie zrywy. Czyli gdzieś tam się pojawiał jakiś program, jakiś pomysł. Wow, dobra, jakieś postanowienia noworoczne, tak? Lecimy i ten zapał szybko mijał. Więc to były takie chwilowe akcje, że tak powiem, aktywności. Nie mam w nawyku takiego regularnego uprawiania sportu. Lubię ogólnie jakby aktywny tryb życia, tak? Ale to są bardziej takie, no właśnie, nieregularne aktywności. Jakieś tam narty, basen, rower, to jakby z tym nie mam problemu. Natomiast no tak, żeby się zmobilizować na co dzień, to był problem. Wsparcie trenera, które jest na co dzień, wsparcie was, tak, ekipy, nagrania, rozmowy, filmiki, które jakby nam oferujecie. Ogromna dawka wiedzy. No i dieta. Ja zawsze gdzieś tam nas uczono, że 5 posiłków jemy i to było wieczne jedzenie, gotowanie, przygotowywanie i w końcu w pewnym momencie gdzieś tam człowiek odpadał i łapał cokolwiek. Natomiast tutaj ten system tych 3 posiłków, te zasady, one są fajne z takiego, no, logistycznego punktu widzenia, tak? Bo są łatwe, szybkie i przyjemne, ale też samopoczucie i brak tego wzdętego brzucha. Jednak tak przekonałam się, że ten organizm też musi mieć chwilę na strawienie, tak? Na ten odpoczynek, więc jestem już rok w programie, teraz mija za chwilę, za kilka dni. No i jakby te nawyki żywieniowe, te dietetyczne, to weszły mi już tak w krew, że super, na pewno mi służą. Mam większy problem z treningami, wiem, że u niektórych to jest odwrotnie, tak? Nie trzymają diety, natomiast trenują. Ja się do tych treningów, mimo tego roku w programie, nadal muszę zmuszać. Przedłużyłam program, gdyż właśnie z tym takim moim podejściem, że ciężko mi się samej zmobilizować, stwierdziłam, że muszę przedłużyć, żeby jeszcze być pod opieką trenera, żeby jeszcze odbywać z trenerem te cotygodniowe rozmowy gdzieś, no to też jest jakby duża motywacja i wsparcie trenera, tak, w tym. I liczę na to, że jakby połączenie właśnie tego wsparcia trenera i tych efektów, które osiągam, no to jeszcze te kilka miesięcy potrzebuję, żeby tak osiąść w tym i trwać dalej. Żeby właśnie to już się stało taką, no, codziennością. Program Hollywood poleciłabym każdemu, kto myśli o tym, żeby wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu, żeby coś poznać nowego, żeby sprawdzić też, na czym polega trening siłowy. I że efekty naprawdę mogą być fajne i szybkie i trwałe.